Siemanko, z tej strony warszawski Dresik. Robię ten filmik po to, aby prosić was wszystkich, abyście nie wychodzili z domu. Zostańmy w domu, ponieważ ten wirus, który panuje, jest naprawdę bardzo, bardzo groźny dla nas wszystkich, najbardziej dla naszych rodziców, babci, ale tak samo jak i dla was, dla dzieci, dla wszystkich. Mam wielką prośbę o to, abyście udostępniali ten film, ponieważ chciałbym dotrzeć do jak najwięcej osób, które są popularni, ale oczywiście i też normalni, zwykli ludzie, którzy nie mają styczności z YouTube'em czy z czymkolwiek, tylko oglądacie. Chciałbym was wszystkich prosić o to, żebyśmy się wreszcie zjednoczyli, o to, aby Polska pokazała, że potrafi walczyć po prostu w każdy sposób, że potrafimy się złączyć i jesteśmy po prostu wszyscy razem. Bo zauważyłem też na YouTubach, czy na Instagramie, czy na jakichś tam portalach, prawda, że nie każdy jakby próbuje pomóc ludziom. Nie każdy też rozumie to, że naprawdę jest nieciekawie, tak? Jest wirus, nie ma co panikować tak naprawdę, ale ważne jest to, aby siedzieć w domu. Siedzieć w domu, potrzebujemy wyjść na zakupy, wyjdźmy na zakupy, a nie chodźmy, nie szwendajmy się, ponieważ trafiłem na różne filmiki na Facebooku, bądź nawet w Warszawie, tam gdzie byłem, zauważyłem, jak dzieci biegają sobie, grają w piłkę, czy chodzą po placach zabaw. Dla mnie to jest trochę dziwne, jeżeli prosi państwo o to, żeby siedzieć w domach, bo to jest coś groźnego, to trzeba to robić, ale teraz nie o tym chcę powiedzieć o tym, że chciałbym dotrzeć do jak najwięcej osób, które są popularne. Prosiłbym was o to, abyście chociaż jeden post wrzucili od siebie, ponieważ macie bardzo dużą widownię. Wiem o tym, że macie siłę. Wrzućcie jeden post i proście swoich widzów, może nie proście, nie wiem, napiszcie to wprost, tak? Ale najlepiej poprosić, żeby też się nie czuli urażeni. Napiszcie post o to, żeby siedzieli po prostu w domu, odpoczywali, niech się zajmą, nie wiem, lekcjami, które mieli wcześniej zadane, niech usiądą sobie przy play, niech usiądą przy komputerze. Najbardziej to się tyczy tych młodych ludzi, młodych waszych widzów, ale też i starszych, prawda? Bo taka starsza osoba, jeżeli nie jest poinformowana i myśli, że to jest wymyślone przez rząd, czy tam, nie wiem, jakieś to, wiecie, ktoś sobie to tak nadmuchał. Nie, to nie jest nadmuchane, bo jak widzicie, już panuje to wszędzie. Wirus panuje wszędzie na całym świecie. Nie, ja nie chcę, jakby, wiecie, wybić się przez to, że to nagrywam, bo wiem o tym, że się przez to nie wybiję, ale po prostu martwię się o nasze społeczeństwo, bo widzę, co się dzieje na ulicach. I powiem wam taką historię. Ja na przykład w ciągu 3 tygodni byłem na paru eventach. Spotykałem się z ludźmi, ze swoimi fanami, z ludźmi pokroju youtuberów, aktorów, no po prostu różnymi ludźmi, tak samo jak i byłem na konwencie tatuaży, który mam gdzie tatuaż. Powiem wam, ja martwię się bardzo o swoją rodzinę, tak samo jak i o waszą rodzinę tak naprawdę, nie? No każdego się po prostu martwię. Ja uciekłem z Warszawy po to, aby po prostu nie zarazić swojej rodziny. Nie wróciłem do domu, nie pojechałem, nie widziałem się z mamą, nie widziałem się z tatą. Jestem, powiedzmy, trochę dalej od Warszawy. Zamknąłem się w domu, gdzie mamy tylko furtkę i bramę, tak? Nikt do nas nie może wejść, ponieważ tak, mogę być nosicielem, ponieważ jeszcze 3-4 dni temu mieliśmy jakiś taki mały event. Byliśmy na nim, tak samo jak byliśmy w Poznaniu na evencie, też mogliśmy się tam zarazić. Ja powiem szczerze, ostatnio bardzo trochę się dziwnie czuję, ponieważ w gardle mnie coś drapie i jakby czuję się trochę tak, jakbym miał grypę. Ale nie kaszlę, nie mam jeszcze gorączki, więc mam nadzieję, że to jest tylko po prostu jakieś takie przewianie, bądź nie wiem, jakieś taki, może coś pyli. O to mi bardzo chodzi, bo jakby nie było, wiecie o tym, że narażeni są najbardziej ludzie starsi. Czyli nasza rodzina, tata, mama, babcia. A po co później jakieś, wiecie, pretensje do siebie, że po prostu źle wyszło. Dlatego proszę, abyście udostępniali ten post, aby wszyscy wzięli udział, aby nie wychodzić z domu. Po prostu siedźmy, odpoczywajmy, uczmy się. Cieszmy się z tego, że mamy przy sobie rodzinę i możemy ją spędzić. Jeżeli byliście gdzieś na eventach, nie wiem, przedwczoraj, 5 dni temu, wiem o tym, że już pewne miejsca są jakby pozamykane, nie można wejść, ale też miałem sytuację taką, że przechodząc koło pewnej restauracji, ludzie sobie siedzieli w kółku, tam było około 15-20 osób i sobie po prostu jedli, bawili się, wiecie, rozmawiali ze sobą. Ja to wszystko rozumiem, ale ja jakby wolę być przezornie ubezpieczony, niż później żałować. Taka jest prawda, bo później będzie trwoga do Boga, a uważam, że będziecie sobie sami winni, tak? Ja nikogo nie chcę nastraszyć, ja nie chcę tutaj wzbudzać żadnej paniki, bo jak najbardziej nie możemy się bać. My musimy po prostu przestrzegać pewnych zasad. Musimy po prostu
mądrze myśleć. I to będzie najważniejsze. Ja na przykład też troszkę śmiałem się z tego wszystkiego. Może nie śmiałem, ale podchodziłem trochę inaczej do tego, patrząc nawet jak ludzie robią sobie zakupy i mówię, kurczę, to już, to co, w ogóle, no nie wiedziałem, o co chodzi, tak? Ale w pewnym momencie, gdy zobaczyłem, że zaczynają umierać ludzie w Polsce, też zrobiłem jakieś tam sobie, powiedzmy, zapasy, ale ja tak naprawdę zawsze u siebie w domu, w lodówce mam zapas w zamrażalce, zawsze mrożę mięso, to karkówkę, golonki, nie golonki, po prostu lubię mieć pełną lodówkę w razie coś by się stało, prawda? Zawsze lepiej coś mieć niż nie mieć. No i tak to wszystko wygląda i tak naprawdę co bym chciał jeszcze wam powiedzieć? Chciałbym wam powiedzieć, że współczuję wszystkim ludziom, jeżeli jest przy was koronawirus, tak, nie chciałbym, żeby to było, żebyśmy mieli pandemię jeszcze bardzo większą, więc to jest najważniejsze, abyśmy zostali w domach. I chciałbym tak samo trochę przeprosić, znaczy może, no przeprosić, tak, no bo ja jestem takim skromnym, normalnym chłopakiem, jestem szczery, tak, bo to nie ma co oszukiwać. Trochę uważam, że trochę ten film mój ostatni o Poznaniu, o koronawirusie był taki, trochę nie na miejscu, ponieważ jakby nie spodziewałem się, że to wszystko tak, wiecie, wejdzie, to wszystko po prostu wejdzie do Polski, wszędzie zaczną ludzie chorować, żeby zacznie być po prostu, no zaczną być problemy. Nie spodziewałem się tego. Nie było to aż tak bardzo nagłośnione. Nie spodziewałem się całej tej sytuacji, że tak będzie. No i trochę mi głupio. To jest prawda. I dlatego też nagrywam ten filmik nie po to, aby się wytłumaczyć, bo zrobiłem jak zrobiłem, tak? Trochę, no żałuję tego, no nawet nie trochę, żałuję po prostu, że coś takiego udostępniłem, bo powinienem już od samego początku jakby ludziom tłumaczyć, że trzeba uważać, że może być gorzej, a nie chodzić i zaczepiać ludzi, którzy mówią, że wirus nie jest groźny. Wszystko jest groźne, tak samo jak i grypa, ale to jest 10 razy bardziej groźne. Więc prosiłbym was, zostańcie w domu. Jeżeli musicie, wyjdźcie do pracy, uważajcie na ludzi, którzy kaszlą, którzy kichają, omijajcie ich, bądź nawet nie rozmawiajcie, najlepiej nie rozmawiajcie z nimi. Każdego mijać metr, nawet najlepiej dwa. Uważajcie na to, bo ponieważ to nie jest zabawa. Uważam, że to nie jest wymyślone przez rząd. Po prostu przyszło z kin. A co tam dalej się działo, to ja już nie jestem od tego, żeby tu wnikać, to już powinien robić rząd i inni ludzie, którzy od tego są. Ja jestem tutaj, jestem w domu, mam trochę zapasów, więc jakby nie chciałbym przerywać tego kanału, wiecie, nie chciałbym, żeby ten kanał został zapomniany. I tak widzę, że YouTube nie mi zasięgi, ale ja to i tak robię dla fanów, dla siebie, dla was. To chciałbym też, żebyście coś tam ode mnie mieli. Jak wiecie, lubię gotować. I tak pomyślałem, że też może będę robił jakieś, wiecie, vlogi wam, jak spędzam czas w domu, nie wiem, jak gotuję, mam, nie wiem, golonkę, mogę wam pokazać, jak się robi, nie wiem, golonkę, do tego zupę, nie wiem, ogórkową, pomidorową, spaghetti, mam trochę jedzenia, pokażę wam, jak się, nie wiem, marnuje tą karkówkę, jak się rzuca do pieca, jak się to wszystko robi, ile czasu to się powinno tam trzymać, jak ona fajnie wychodzi, jak to smakuje.